Co zainwestować w 2021 roku? To pytanie zadaje sobie bardzo wiele osób. Pandemia koronawirusa, ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze, jak również polityka zerowych stóp procentowych sprawiają, że inwestowanie w dzisiejszych czasach staje się prawdziwym wyzwaniem dla każdego, kto chce zarządzać swoim kapitałem. W dzisiejszym wideo postaramy się przyjrzeć sytuacji, jaka panuje na świecie, jak również trendom, jakie będą towarzyszyć inwestorom w tym roku. Ponadto pokażę wam również aż 5 ciekawych pomysłów na zainwestowanie kapitału w 2021 roku. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Rok 2021 na pewno dla bardzo wielu osób może wydawać się rokiem o wiele spokojniejszym niż ten poprzedni. Pomimo problemów wielu gospodarek wiemy już, z czym mamy do czynienia. Koronawirus nie jest już więc niewiadomą, która wywołała strach i potężne spadki wielu gospodarek jeszcze nie tak dawno temu. Wielu inwestorów odetchnęło więc z ulgą i przygląda się sytuacji, która wygląda bardzo ciekawie. Rok 2021 będzie upływał więc na bacznej obserwacji tego, co się dzieje. Szczepionki na koronawirusa zostały już wynalezione i ten rok ubiegnie na ich dystrybucji. Możemy więc nieśmiało mówić, że pożar został ugaszony. Pytanie, które ciśnie się jednak na usta, to to, co stanie się, kiedy rządy oficjalnie ogłoszą definitywne zwycięstwo nad pandemią. Ponieważ sytuacja nie przedstawia się różowo. Lockdown, który wprowadziło wiele krajów, w tym Polska, sprawił, że gospodarka została zachwiana. Branże hotelarskie, restauracje, siłownie, kina czy właściciele sklepów w galeriach handlowych, wszyscy ci ludzie dotkliwie odczuli skutki pandemii. Wiele przedsiębiorstw musiało zacisnąć pasa, a wiele już upadło. Co za tym idzie, masa osób straciła pracę. Paradoksalnie stało się to w dobrym momencie, o ile o takim w ogóle można mówić, ponieważ stopa bezrobocia w Polsce była najniższa od lat. W związku z tym część osób zwolnionych z branż dotkniętych lockdownem mogła przejść do innych zawodów. Z drugiej jednak strony pracodawcy, widząc co dzieje się na rynku, przystopowali z inwestycjami i rozwojem swoich firm, zastygając w bezruchu i oczekując dalszych wydarzeń. Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, zadając sobie pytanie, w co inwestować w 2021 roku, jest inflacja. O inflacji mówiłem już sporo jakiś czas temu i jeżeli interesujecie się tym tematem, to możecie otworzyć sobie moje inne wideo i zobaczyć je po tym materiale. Link właśnie ukazał wam się na ekranie. Tak czy inaczej, inflacja uderzyła w oszczędzających z niespotykaną dotąd siłą. Wzrost cen w Polsce odczuł chyba każdy i nie trzeba być ekonomistą, aby stwierdzić, że ceny najzwyczajniej w świecie rosną. To przekłada się oczywiście na nasze życie i nie chodzi tutaj o kupowanie dóbr pierwszej potrzeby, takich jak jedzenie czy ubrania, chociaż i one podrożały. Mam jednak na myśli nieco większe inwestycje jak zakup mieszkania, budowa domu czy nawet zwykły remont. Polacy, którzy chcą odłożyć pieniądze na zakup własnych czterech kątów, muszą albo udać się do banku po kredyt hipoteczny, albo uskładać znacznie więcej pieniędzy na zakup nieruchomości za gotówkę. Kolejną sprawą są również inwestycje. Ci z nas, którzy posiadają zgromadzone oszczędności, wcale nie mają się z czego cieszyć. Dzięki obniżeniu stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski do rekordowo niskich poziomów, bezpieczne lokaty oferują jedynie 0,1% zysku, od którego i tak trzeba odprowadzić podatek. W związku z powyższym, trzymając pieniądze na lokacie, mamy gwarancję straty. Pokłosiem tej sytuacji stało się oczywiście masowe wyciąganie środków ze swoich kont bankowych przez bardzo wiele osób, co oczywiście przekłada się na kondycję banków komercyjnych. Wiele osób dochodzi do wniosku, że lepiej jest trzymać pieniądze w przysłowiowej skarpecie lub też zakopać je przy blasku księżyca w ogródku, niż trzymać pieniądze w banku. Wiele osób postanowiło również zainwestować w nieruchomości, aby uchronić zgromadzony majątek przed inflacją. Po części się to udaje, ponieważ ceny mieszkań w 2020 roku rosły. Niestety, mieszkanie to również i wydatki. Jeżeli nie uda nam się go wynająć, musimy co miesiąc zapłacić czynsz i wszystkie inne opłaty, co daje nam oczywiście comiesięczny wydatek. A sytuacja na rynku wynajmu nie jest różowa. Utrata pracy przez sporą grupę osób, odpływ studentów i obcokrajowców z naszego kraju to główne bolączki wynajmujących mieszkania. Swoje dokłada również brak turystów, którzy odwiedzali nasz kraj w latach poprzednich i wynajmowali mieszkania na krótki termin. Trudno powiedzieć, jak sytuacja będzie klarować się w przyszłych latach, ale jeżeli ktoś w latach poprzednich poszedł na całość w nieruchomości i co gorsza ma kredyty do spłaty, to mogę mu jedynie współczuć.
Oczywiście w tym miejscu zachęcam wszystkich inwestorów, którzy trudnią się wynajmowaniem nieruchomości, do pozostawienia komentarza z własną opinią. Będzie on bezcenny dla wszystkich oglądających to wideo. Jak widać, gołym okiem odpowiedź na pytanie, w co inwestować w 2021 roku, nie jest wcale prosta. Postaram się jednak podpowiedzieć Wam, na jakie aktywa warto zwrócić uwagę w tym roku, tak abyście uchronili swoje pieniądze. Pierwszą propozycją na to, w co inwestować w 2021 roku, są oczywiście złoto i srebro. Radzą sobie one znakomicie w czasach wysokiej inflacji, a taką akurat mamy teraz i jeżeli chcecie uchronić swój majątek, to warto kupić sobie fizyczne srebro lub złoto. Mówię fizyczne, ponieważ kurs złota i srebra na rynkach akcji jest całkowicie oderwany od jego fizycznego odpowiednika. W czasach, kiedy panuje niepewność, a rynki przeżywają różnego rodzaju zawirowania, najpewniejszym jest posiadanie kruszców w fizycznej postaci. Tego typu dobra możecie oczywiście nabyć w mennicach, jak również u prywatnych firm parających się handlem złotem i srebrem. Kiedy już towar znajdzie się w Waszych rękach, musicie już tylko zastanowić się, gdzie go schować, ale myślę, że każdy Polak jest na tyle kreatywny, że znajdzie odpowiednie miejsce. Grunt to, aby nie zapomnieć, gdzie się schowało swój skarb. Drugim pomysłem na to, w co zainwestować w 2021 roku, są kryptowaluty. W 2020 roku czołowe kryptowaluty dały zarobić inwestorom astronomiczne kwoty. Rok 2021 zapowiada się może nie już tak spektakularnie, ale w moim odczuciu krypto ma jeszcze spory zapas do bańki, jaka miała miejsce jeszcze 3 lata temu. Uwagę warto jednak zwrócić nie na te czołowe kryptowaluty, takie jak Bitcoin czy Ethereum, ale warto śledzić nowości, które pojawiają się na rynku. Przykładem może być kryptowaluta Polkadot, która może przynieść astronomiczne zwroty w przyszłych latach każdemu, kto zainwestuje kilkaset złotych w tokeny dziś. Więcej o tej kryptowalucie rozpisuje się Trader21 na swoim blogu i tam odsyłam Was po więcej informacji, jeżeli oczywiście chcecie zainwestować w tą kryptowalutę. Link do artykułu znajdziecie w opisie tego materiału. To, co jest ciekawe w tej metodzie inwestycji, to próg wejścia. Jest on praktycznie zerowy. Możemy wrzucić zarówno 100, jak i 1000 zł na giełdę. Dodatkowo same opłaty są bardzo niskie, a założenie konta na giełdzie kryptowalut jest zupełnie darmowe. Ja osobiście posiadam konto na giełdzie Binance i jestem jak dotąd zadowolony. Plusem tej platformy jest oczywiście darmowa rejestracja, jak również polskie menu. Binance jest jednym z największych graczy na rynku i daje sporo możliwości dodawania środków na konto. Możemy nawet dodawać środki za pomocą PayPala lub innego portfela internetowego, takiego jak na przykład Skrill. Jeżeli chcielibyście spróbować swoich sił na tej giełdzie, to po tym wideo znajdziecie link do rejestracji na giełdzie Binance. Będę wdzięczny za rejestrację właśnie z tego linku. Oczywiście, należy pamiętać, że nie mamy pewności co do inwestycji w krypto i gwarancji zwrotu. Rynek kryptowalut jest bardzo zmienny i spadki, jak i zarówno wzrosty są momentami dwucyfrowe. W związku z tym po pierwsze, nie jest to rynek dla ludzi o słabych nerwach. Po drugie, polecam Wam potraktować ten rodzaj inwestycji w myśl zasady set and forget. Kupcie sobie trochę kryptowalut, uwaga, za pieniądze, których nie będziecie potrzebować w najbliższym czasie i zapomnijcie o całej sprawie. Za kilka miesięcy sprawdźcie, jak poradziła sobie Wasza inwestycja i czy warto ją trzymać, czy też zainwestować w coś zupełnie innego. Traktujcie więc krypto jako ciekawą przygodę, a nie jako pewną drogę do zdobycia bogactwa. Trzecim pomysłem na to, w co inwestować w 2021 roku, który jest całkowicie odwrotny od swojego poprzednika, jest inwestycja we własny las. Po raz kolejny podsyłam Wam ten pomysł, ponieważ jest on naprawdę ciekawy. Koszt zakupu działki rolnej i jej przekształcenia jest w zasięgu bardzo wielu osób, tak samo zresztą jak zakup drzewek i ich zasadzenie. Dlatego warto zastanowić się nad tego typu inwestycją. Pomimo, że horyzont inwestycyjny jest bardzo daleki, ponieważ aby móc się cieszyć z realizacji inwestycji potrzeba minimum 40 lat, to i tak warto zastanowić się nad tego typu ruchem. Jeżeli myślimy o naszych dzieciach, czy nawet wnukach, ten rodzaj inwestycji jest jak najbardziej trafiony. Popyt na drewno nie spadnie nigdy, a inflacja nie będzie nam grozić, ponieważ ceny drewna będą rosły proporcjonalnie do innych dóbr. Ponadto dodatkowym plusem zasadzenia lasu jest możliwość uzyskania na niego dotacji. Oczywiście o szczegóły musicie zapytać w Waszym urzędzie miasta, tudzież gminy, ale po spełnieniu określonych warunków możemy otrzymać nawet kilka tysięcy złotych dofinansowania na hektar lasu. Warto więc zainteresować się tym tematem. Warto również wspomnieć, że własny las daje wiele satysfakcji z pracy w nim i myślę,
Myślę, że zwłaszcza mężczyźni będą szczególnie cenić sobie ten rodzaj inwestycji w myśl zasady, że każdy mężczyzna powinien zbudować dom, spłodzić syna i zasadzić drzewo. Czwartym pomysłem na to, w co inwestować w 2021 roku, jest inwestycja w samego siebie. Oczywiście w tej chwili wielu z Was przewróciło oczami i z dramatyzmem westchnęło. Tak oklepany pomysł na inwestowanie wielu przyprawia o podwyższone tętno. Prawda jest jednak taka, że rozwój własnej osoby i zdobywanie nowych umiejętności jest najlepszym pomysłem na wydanie naszych ciężko zarobionych pieniędzy. Oto jedynie kilka przykładów inwestycji w samego siebie. Nauka nowego języka może zaowocować zdobyciem lepiej płatnej pracy. Kurs pisarski może przełożyć się na wydanie przez Was książki, która być może stanie się bestsellerem. Przeczytanie kilku książek o właściwym odżywianiu i ćwiczeniach może zaoszczędzić Wam tysiące złotych wydanych na lekarstwa. Przez grzeczność nie wspomnę o wydłużeniu Waszego życia. Nie sposób jest więc bagatelizować potencjału tego pomysłu. Ludzie w pogoni za złotym gralem zapominają, że najlepsze zwroty z inwestycji mają te najprostsze pomysły. Dlatego w tym miejscu proszę Was o poświęcenie chociażby 5 minut na analizę swojej sytuacji i zastanowienie się, czy są rejony, które realnie mogą przynieść Wam spore zyski, jeżeli tylko zainwestujecie swój czas i pieniądze. Piątym pomysłem na to, w co inwestować w 2021 roku, jest szeroko pojęta giełda. Oczywiście na giełdzie znajdziecie masę różnego rodzaju sektorów i dla przykładu szerokim łukiem omijałbym giełdę w Stanach Zjednoczonych. Niemniej jednak inwestycja w ETF-y z branży surowców czy też rynków wschodzących takich jak na przykład rynek rosyjski jest już jak najbardziej do przyjęcia. Musicie zdać sobie sprawę z tego, że inwestowanie po pierwsze wymaga od Was wiedzy, po drugie cierpliwości i stalowych nerwów. Dlatego też po raz kolejny odsyłam Was do podpunktu 4, w którym inwestujemy w samego siebie. Dużo lepszą inwestycją będzie na przykład zakup książek z serii Inteligentny Inwestor i zdobycie wiedzy na temat inwestowania, a dopiero później sama inwestycja, niż rzucanie się na głęboką wodę bez żadnego przygotowania. Dlatego też raz jeszcze polecam Wam rozwagę w kwestii inwestycji Waszych pieniędzy. W dzisiejszym wideo poruszyliśmy wiele ciekawych kwestii. Dowiedzieliście się, jakie są główne zagrożenia dla naszych oszczędności, a także poznaliście aż 5 różnych pomysłów na to, w co zainwestować w 2021 roku. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość. Jeżeli tak się stało, zachęcam Was do podesłania tego materiału swoim znajomym. Dzięki temu dołożycie swoją cegiełkę do rozwoju tego kanału. Jestem również ciekaw, który z pomysłów na inwestowanie spodobał Wam się najbardziej. Zostawcie komentarz ze swoim typem pod tym wideo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.